Witamy Was w luźnym odcinku. Na początku gruba akcja. O, rusełek. O, a propos ręcznego. Jedziemy do Piotrusia wykopać, kurwa, parę rajek, pyrków. U Piotrusia na bogato, tam dziadek dwa oto. A potem jedziemy 30 działać z pługiem. Obciążnik mu się jeszcze założy i rura. Mojej ziemi może nie dać rady. Mojej ziemi może nie dać rady niestety. Dzida. A czy mu Piotrusia jaki będzie plony? Ja on tam będzie miał ładę ziemniaki. To tam dobra ziemia. Dobra, tam nie zarosną, bo jak ręcznie plewili, to ja. No, dziadkowi się nudziło, to chodzi do drugiej dzień. Macie, ile tam było? Cały ciul. Masakra. Ja trochę sprzętu wywiązać do szwagra. Dowaliło u nas 22 litry wody. Pewnie jak wszędzie, bo widziałem, chmura szła przez całą Polskę, ta taka, wiesz, taki... Taki pas. No, no. Taki pas szedł i dowaliło. Cyk, szósteczka. Stał, zaczął wczoraj wykopki. Jak daje? Za 40 do hektara? 40 bez zera. 40 hektarów na 4 tony. A u mnie taki plon był. W ekologii. Nie tak wiesz. Dla siebie starczy. Najważniejsze, że zdrowe ziemniaczki. Ekologiczne na saneczce. Właśnie, ja to ekologiczne na glince. O. Wiatruś kampi, nie kampi. Wiatrusia nie ma. Ale fajny wiaterek jest, kurczę. Fajny wiaterek jest do tego. Do roboty dzisiaj. Chociaż to powietrze jest takie świeże. Tu ostatnio kruca z tą talerzówką z obciążnikiem, rzekł, pod górkę się ładuje. No u mnie to nie, ja sobie w zimę chyba wywalę ten rozdzielacz, przerobię se na ten. No. Ręczny? Na ten taki jak ty masz, to sobie przerobię. Tylko weź se na wężach tych elastycznych. No na wężach. O, wyplawiony kurna. I taki sobie tam zrobię i będę... Chłopie, pstryk, pstryk, wtedy ruskiem... Będę sobie opryskiwacze 600 litrów. Chłopie, wygoda jest niesamowita, bo zamiast tu dźwigać do roboty, wiesz, bo tu w rusku się wygodnie siedzi, wygodny jest rusek przecież. I tu jeszcze pod ręką ja bym jeszcze człowieku, no. Jak w MTZ-cie, nie? Nie wiem, by nagrać, zobaczymy, czy coś da. Halo. Nie ma. Już jechać? Nie, nie. A tak, już zobaczymy, co tam, co daje. O, jak... To jak ci wygodnie będzie, no nie? Jak myślisz, Piotruś, ile będzie plonu? Dziadek kopał, ale... Dziadek kopał tego, ręcznie ten kawałek zielony, to nie pitacie średnio. No to widzisz, jaka ziemia jest lekka, nie? Teraz idealna ten, idealne warunki do orki. Tyle pytanie jedno, kiedy wjeżdżasz w takim razie? Kiedy wjeżdżam? No nie wiem, no. Dzisiaj? Jak chcesz? Nie no, dzisiaj nie dam rady. Nie będę miał czasu, bo trzeba ogarnąć parę rzeczy na studia i... No wiem, wiem. Widzida! Zobaczymy, co da! No, dokładnie. Myślę, że coś tam powinno być. Klasyczne wykopki. Zobacz, ile pyrków. No mówię, to dobre, to ładne. Ładne, kurwa, wielkie, zobacz. Jakie, kurwa, kolosy. No, ale drobnicy też jest. No zawsze jest. Dla mnie starczy. No, powiem ci na bogato. Co? Co mówisz? Piotruś teraz dowiedzie ziemniaki na obiad. Piotruś, boc ziemniakowy na wsi. No ale kurwa, z podstawką grubę. A ma jeszcze jaki obornik? Kurzy.
zawsze po ścianki wjeżdżajemy tylko późno. Ja pierdyle, ile kurwa tego jest? Masz ładna, no. Chłopiec, to jest stanę ziemniaków. No i to wyzbieraj teraz wszystko. Uczuję ci. Ja już po. Wiatrakiem się wykopało i... No. Ale ładne, duże. Dużo ich jak na ten. Ale zobacz, jakie kurwa wielkie, chłopie. Buły takie, że zobacz, Stachu, jak ręka. Ładnie daje. Zobacz. Jadzia, kręca. Kto to będzie zbierał? Piotruś, masz całą dzień roboty dzisiaj. Ja mówię, godzina ma. Będzie druga. Kurwa, godzina, chłopie. Babułko trzyma. Zielone. Nie, baniutki. Wrzuć na taśmę. Poczujemy Wiatrusiowi teraz roboty. Będzie teraz tydzień zbierał. Jeszcze odkąd tutaj rozkopuje, to jeszcze tyle nie miał. Chyba, tak? No, w tym roku rekordowy plon ziemniaka. Dobry rok! Warunki dopisały. I dziadki. A wilku mowa. Ja na przyszły rok bym powiem ten, wypożyczył mi dziadku. A wilku mowa. Tylko tak, ja zaś sadzę pół hektara. Dobry. Kurwa, największy plon na wsi tych ziemniaków teraz. Kto to będzie zbierał? Tyle towaru to. Ja mówię do Piotrusia, że wypożyczam dziadku, żeby mi tak wyklewiły moje ziemniaki. Ja mówiłem, idzie w przodowie. Plon bogaty, kurde, naprawdę. To i ktoś tam jeszcze zrobi, że ma. Właśnie, żeby nie przepiwkował se. Czekaj, Stachu, poczekaj. Wezmę, wyrwę tego chujka. Żeby nie wieść. Żeby nie wieść towaru za sobą. No, bogactwo. Mokro trochę, ale... Ty, kurwa. Mokro. To tak jest. A. Elastyczny. Powinien być jeszcze jeden taki pręt chodzący na takim zawiasku. On powinien wystawać więcej. Jak idzie taśma, to on podbija to jeszcze. Aha. A, żeby było ale duchowo. Się kiedyś upierdolił i jest bez. No i co, źle robi robotę? A to pamiętasz, nie wiem, czy... To jedno kosztuje chyba 40-50 zł. Ile? Pierdolisz. Za jedno. Powaliło chyba. Już lepiej kurwa płaskownika wyspawać. Dlatego naspawałem płaskownika. Płaskownika powycinać i chuj. Nie opłaca. Gruby towar. Chłopie, kto to będzie zbierał? Nawet się ten, przy tych uschniętych krzakach się trzymały. No. Jeszcze nie chciały się oberwać. Nie, ale i na przy suchych się trzymały. Jest gdzie niegdzie kilka takich, wiesz, przeciętych. No. Na początku. No, ja już ci mówię, że na wiosnę to możesz brać śmiało. A co za odmiana? Nie wiem. Walki są. Nie wiem. No to są odmutki, bo to dlatego te zielone drugie rozkwitły. Ale bogactwo, to wilgotno robił robotę i czysto było, ład był czysty przede wszystkim, tak, nie? Tak, takie pytanie, jaka jest szansa, żebyś przyczepką przyjechał, jak ci tam dom znać? Jest taka szansa, że nie da żadnych. Że mam ziemniaki na przyczepce, a ja dobra, mam teraz to jechać... Janka się weźmie, dobra. Mam teraz jechać jeszcze u siebie tam ze dwa może wykopać. No spoko. A u mnie nie ma dzisiaj ludzi, to z mamą będę zbierał do wieczora. No, wiele się porobi. Jak ci sypnie tak jak tutaj, to... Jakby była pusta, ale mam ziemniaki, muszę jeszcze dobra, rzucić. Spoko, co najwyżej Janka się... Janek ma tam bitkę i... No, będzie parę worków. Parę worków, chłopie. Parę worków. Co drugi metr będziesz miał worek. Tutaj
to zaraz. Wiaderko postawisz już. No wiaderko to moment. No ładne. Lepiej do worka zbieraj od razu zamiast wiaderek. Będzie, 5 metrów będzie. To jest to, że nie. No, nawet tam, więcej, nie nawet więcej. To bo chwalę no, wodę wypija i tu patrz. No. To jest to, że dziadki. W przyszłym roku będziesz pryskał, coś czuję. Ale słuchaj, musowo. Stachu, stonka wyzbierana, chwalę plebiony 2-3 razy. No, to, na stonkę to mi stonka nie zażarła, mi to chwast zabił. Bo ja no, ale tam, wiesz. Ja musiałem kosiarką rotacyjną kosić. No tam to tam przy żniwach już miałem zadośnięte. Plon bogactwo, no co tu. Pszenica tyle też tu ładnie dawała. Tyle to można plewić, nie? A jakbym ja miał kurda plewić to ręcznie, to bym pierdzieli. Ja śmiać, plewić to by nic, jak to jest. To u mnie to samo. Przecież przyniwa, nie? Boberek to se skosił, widzę ten jęczmień, co mówił ten. No ale zobacz, na całym polu człowieku jest pasy, bo wszystko, bo to jest wielorzędowy się, wielorzędowy ten, poupadał. Nie wiem, jakie on tam będzie miał ziemniaki. Wykopałem, nie ma, połowę, 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 a tamtych jeszcze może być dobrze. Kopałeś wionkę już? Nie, no mówię, że już. A. Co to? Jeszcze drugie pole, a tam... No, na lewo. Nie, ona taka odrestaurowana jest od niej, jak kupiona. Prawie jak można by powiedzieć, że z salonu. Pod dachem stoi to? No, to jest to. Opa. No, ładnie dało. Ja co rok mam te odmiany już 5 lat i rok w rok takie zmiany. Ładne, no, no bo dają. Nie, w zeszły rok trafna odmiana na te gleby tutaj. Nie dały tak, nie dały tak. Bo był gorszy rok. No. Trafna odmiana na te ziemie. Nie było, a w tym roku jest trochę więcej, bo było krócej. A przez to, że twoje nieporozumienie. Bo tak to by do przekopu wsadził. No i dobra, i sprzedał się. Sprzedasz. No jak? A co, tak, że kupce to czeka. No tak, ale nie wiesz jak to jest. Kury są. Dawno na wóz tu był? Co? Na wóz tu był? No ja nie wiem, ja nie siałem. Nie siał pan, no. To ten Piotr jak chyba. Piotr siałeś to na wóz? Nie, to tylko tak, jak. Tak, co sialiśmy pierwszą dawkę. Co, pod, to był ten, to był pod ten, pod zboże. No. Ale azot był dany przed sadzeniem samym. I tyle, nie? No. Bo potem drugiej dawki? Też, ta czy druga dawka, to, no, to było chyba też wysypane. Też poleciało. Też poleciało. To poleciało, no. To poleciało, no nie? Poleciało. Dużo nie było i zobacz jakie ziemniaczki, kurwa. No ale w tym roku to wiosna zrobiła robotę, że one miały dość dużo wilgoci. Czyste pole, Piotruś, zrobił robotę. Czyste pole, bo ci nie wyżarło, człowieku, wiesz, chwast to szybciej, kurwa, rośnie od ziemniaków i tak jak zboże. Wodę wypija, u mnie to tam wodę pije. Tak jak zbożu. Pepsik do mojej mamy mówi, co wy tam macie na górce zasadzone? Kukurydzę! A moja mama, tak, kurwa, kukurydzę! Chyba zobaczył za stodołą, że kukurydza. Jak ten des właśnie, no. Bito ma właśnie takie... Jak kolba, takie, nie? Jak takie te kwiatki. Co wy tam macie na tej górce? Kukurydzę? Ja mam, no, ziemniaki, kurwa! O ile na to stachu to był licząc do rachunku? Ja to wiem, postaram się po wypłacie przynajmniej ciebie uregulować. A ile stonki tyle łazi? Kurwa, no, ile stonki? Jest tego. Ja pierdyle. Tu były zielone, to one jeszcze żarły. Nie wiem, Piotruś ile. Ja wiem. 200. Ile kopali? 250. 10 minut, 200 za godzinę. 200 za 2 minuty. Zaraz ci policzę. Ile? Z 10 minut było rybte? No, to mi z powrotem, no to niech będzie 10 minut. 200 za godzinę podzielić na 60. Czyli za minutę 3 razy 10, 33 zł. Proszę bardzo, rachunek zrobiony. Ale żeś wykalkulował mnie. Kurwa, puk już jest liczony. Ło, ta Ola to chyba na całe 2 tygodnie. My jeszcze stoję u ciebie na podwórku. No, ale już jest liczony, bo jest tylko podpięty pod ciapką. No co, 200 za godzinę, wyszło 10 minut. Coś ten dziadek oszukiwa, zbiera tylko wszystko na ziemię. Chyba tak. Ale to było tak, zrzucana do wiadra i gotowana wodą. Piotruś jeszcze kilo złomu będzie miał. Gotowałeś i co, na obiad? Nie, gorącą wodą zalewał i wypierdalał je. Białeczko, no tak byś taki paśny, bo stągę pierdalasz. Jak mrówko, jak się do stągu, nie? No. Mrówko, jak mrówki.
Ładnie, ładnie. Dobra, dawaj. Piotr, to ja teraz nic, tylko rzucić ci powodzę. Za chuja by mi się nie chciało, człowieku, jak tak patrzę na to zbieranie. Jak ja mam mało, to i tak mi się nie chce. Ale tutaj... No z jednej strony, jak jest dużo ziemniaków, to się fajnie zbiera. No wyobraź sobie, że masz pół hektara tak tyle ziemniaków. Co? Nie ma przyczepki, tak bym ci powiedział. To mówisz, Piotruś ten podstawił swoją. Pług przywiozłem, przyjechałem do pług, to ci przywiózł przyczepkę. Może by za... Eł, cię to by zakryło dno. Na tej dużej. Może? Nie wiem, jak chce ci się jechać. No tak, jak mam pół podjęty. No, na wsteczny. No. Na wsteczny. Piotruś, dawaj scenikę, masz haka. Jakiego haka? Nie masz haka? Co ty, Piotr? Myślę, że masz haka. Nie mam, jakbym miał, to ja bym tu inaczej żył. No przyczepką byś przyjechał tu sceniką. Scenika by tu wjechała przyczepką. I po, po 300 kilo wyjechałby ziomka stroną. Scenika terenowa to... Na przepad. Bo kombajn czuł, jak jechaliśmy kombajn, to był tylko psztryk, podskakiwał. Nie ma tutaj, a u kieliszka nie ma lżejszego wjazdu. Piotruś, rozpędziłbyś się hopezu. Tędyk bym mógł jeździć. Hopnąłbyś najwyżej tyle. A tu jest przejebane, bo jest ten szczyt kurwa wysoki. Kruto to się łamał, człowieku, ty zależówką, żeby nie zdachował. Z tą się obciążeniem. Ale nie zdachuje, bo obniżony ma to, wiesz, niż, niżej my. To tylko talerzówka się zawsze o ziemię. Nie zdachowałby go właśnie, bo się zaparł talerzówkę. No, dokładnie. Dobra, to co, spadamy, no, nie? Tak, jeliczki nawet masz, czy jak to się nazywa, ślibaczki. Od razu. Francuska kuchnia dzisiaj. No, tego przy kopaniu to jest pełno tych białych, nie wiem, lar. Nie, mówię o tym. A, francuska kuchnia. Francuska kuchnia. No i już, ubite. Piotr już chyba panierkę teraz. I można smażyć. I można smażyć. Dobra, jedziemy. Działamy. Dobra, to jak coś to w kontakcie. Dawaj, Piotruś. Worki i rura. I porobotaju. Ipy.